34-letnia subalczanka padła ofiarą oszustów, wpłacając im na konto 50 tysięcy złotych. Telefon kobiety, sygnalizując przychodzące połączenie, wyświetlił numer banku, w którym miała założone konto osobiste. Od osoby przedstawiającej się jako pracownik banku, 34-latka usłyszała, że ktoś usiłował zmienić w danych bankowych numer kontaktowy klientki i wziąć na nią. Pożyczkę. Została poproszona o zalogowanie się do bankowości internetowej i sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku. Ofiara oszusta potwierdziła, że nic się nie wydarzyło, i w odpowiedzi usłyszała, że wkrótce skontaktuje się z nią policjant. Następnego dnia odebrała kolejne połączenie. Tym razem usłyszała, że telefonuje funkcjonariusz policji, który oznajmił, że zna sprawę i właśnie kieruje ją do sądu. Zapowiedział też, że ponownie skontaktuje się z nią bank. I tak się stało. Dzwoniący zaoferował, że instytucja finansowa, w ramach przeprosin, przekaże kobiecie 1500 zł i otworzy specjalnie zabezpieczone konto, na którym jej pieniądze będą bezpieczne. Zdeterminowana suwalczanka bezkrytycznie zaczęła wykonywać polecenia rzekomego pracownika banku. Zwiększyła limit wypłat i pobrała środki ze swego konta, po czym za pośrednictwem wpłatomatu, używając podanych kodów BLIK, sama wpłaciła na konto oszustów ponad 50 tysięcy. Policjanci nie pierwszy raz apelują, by podejmując decyzje finansowe kierować się rozsądkiem i wykazać dużą dozą ostrożności, nawet wówczas, gdy na telefonie widzimy znany numer. Funkcjonariusze przypominają również, że nigdy nie dzwonią z informacjami o prowadzonych akcjach, nie proszą o przekazanie komuś pieniędzy lub przelanie ich na wskazane konto. Nigdy też nie żądają, by pozostawić je w jakimś miejscu. Najwłaściwszą reakcją na tego rodzaju kontakty, oferty i intrygi jest rozłączenie się i powiadomienie policji. Warto też w takiej sytuacji skomunikować się ze swoim bankiem.